Dobry wieczór Państwu, witam Państwa serdecznie, albo dzień dobry razem z kotem, który mi ucieka, chodź kocie nie uciekaj, nie uciekaj kocie. nie uciekaj, proszę Państwa, jeszcze raz witam serdecznie, cieszę się, no, no. pani Elis Buti, dziecko i urzędnicy, nie, nie, nie porównujmy aż do tego, taki zarozumiały nie jestem, e, żeby aż do tego porównywać, sorki muszę kota uspokoić. Mam nadzieję, że już mnie widzicie, proszę Państwa. Temat jest oczywisty i wiadomo, o co chodzi, więc to też jest dotyczące chyba tego wszystkiego, co mówiłem ostatnio na temat przemianowania pojęć. To jest efekt. Natomiast tutaj do wszystkich wchodzących w dyskusję religijną, proszę Państwa, to nie ma co dyskutować. I zarówno tutaj Pana Pan Piotr, który też mu się nie podoba ta dyskusja, i tutaj niektórym. Proszę Państwa, Bóg jest nieobjęty kategoriami rozumowymi. Poczytajcie sobie kanta. Jest zresztą taka zagadka, która to wszystko rozwiąże. Proszę Państwa, to jest stara zagadka sofistów, nie do rozwiązania, która się mówi: jeśli Bóg jest wszechbogący, to czy mógłby stworzyć taki kamień, którego by nie mógł podnieść, prawda? To, ta zagadka pokazuje właśnie istotę boskości. Otóż Bóg jest wszechmogący, jeśli istnieje. I dowcip polega na tym, że mógłby stworzyć taki kamień, którego nie mógłby podnieść. I na tym polega istota boskości. Trochę tutaj, Kant, trochę tutaj to kanta przypomina, czyli ten słynny szósty dowód kanta, czy siódmy, siódmy dowód kanta na istnienie Boga, Bóg jest nieobjęty kategoriami rozumowymi i na tym skończmy, proszę państwa, bo nie o to w tym wszystkim nie o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast pani Marlindo pana pani pytanie na temat, czy Jezus stworzył cuda większe od Boga, czy nie? To jest jakaś, to jest już teologicznie niesłuszne, dlatego że to jest przecież emanacja, jakaś tam postać Boga, więc On także stworzył te cuda. No nieważne, nie będziemy wchodzić tutaj, nie będę się bawił w dyskusje teologiczne, teologiczne proszę Państwa, i już. Natomiast, natomiast to, co chciałem Państwu dzisiaj, od czego chciałem zacząć, no. Ale jednocześnie nie może konfederat Barski. Proszę tą zagadkę sobie jeszcze raz ją powtórzę. Jeśli Bóg jest wszechmogący, to czy może stworzyć taki kamień, którego nie mógłby podnieść? Problem polega, że może. Dlatego jest Bogiem. Właśnie. Od plus do minus, nieskoń... od plus, minus nieskończoności. Proszę Państwa, napisałem taki wiersz i opublikowałem go na Facebooku. Właściwie to tekst do piosenki, której może ktoś mi do, dopisze do tego muzykę. Nie będę. Nie będę. Tu Państwu czytał tego wiersza, bo to jest tylko też szkic wiersza całego. Trochę korespondujący z tym wszystkim. A może zresztą właściwie Państwu przeczytam. Przeczytać? Kto nie ma Facebooka, to przeczytam. Właśnie. Krzysztof K, zaraz odniosę się do tego pytania, tylko powiem właśnie, bo to wprowadzi nas w audycję. I ostatnich audycji ktoś mnie prosił o coś optymistycznego. No niestety, ciężko mi coś optymistycznego w tej chwili powiedzieć. Właśnie eee, powiedzieć, więc posłuchajcie sobie, co, stało się, co się stało z Polakami, Bewistofes uśmiecha się smutno, pokonali go swymi sztuczkami, twardowskiego pokazuje mu lustro. Złość, nienawiść, pożądanie i zawiść rządzą niepodzielnie duszami, ubrane w liturgiczne szaty, zamknięte pobożnymi słowami. O Panie, co stało się z Polakami? Marionetki skaczące posłusznie, poruszane cienkimi linkami, czarują tłum pustymi słowami, a wkoło jest duszniej i duszniej. Mephisto, co stało się? Co stało się z Polakami? Pochłonęło Was całkiem to czerwone morze, Waszego Mojżesza złoto oczarował Boże. Podłogi pałacu, kryte tablicami, krzew spłonął w kominku, popiół rozsypany. Ja mogę tylko spoglądać bezsilnie na tych, których dotąd zwałem grześnikami. Powiedzcie, Polacy, co stało się z wami. Taki wiersz mi się napisał, proszę Państwa, po prostu. Oczywiście te wiersze mało kogo interesują, bo od razu ktoś mi wrzucił jako ten, że agencja wywiadu rekrutuje. Ja nie wiem, dlaczego ludzie po prostu wrzucają, co im ślina na język przyniesie, yy, 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 gdziekolwiek, proszę Państwa. Yy, właśnie. Krzysztofka, proszę czytać, noszej dobrze. I teraz tak nie będę proszę, nie będę, proszę Państwa, e, mówił na temat zatrzymanego, skazanego w Polaka w Rosji z wielu powodów. Po pierwsze, e, zostawmy to fachowcom i wyspecjalizowanym instytucjom. To są tak sprawy. Dziwne i takie sprawy dość skomplikowane, że bez całkowitej wiedzy można tylko zaszkodzić. Więc przestańmy komentować, proszę Państwa. Najprawdopodobniej odpowiednie instytucje pracują nad tym. Ja przypuszczam, że to zanim doszło do skazania i zanim Rosjanie to upublicznili, wszystko w ten sposób były jakieś rozmowy. Być może Rosjanie chcieli za dużo, to jest pewna forma nacisku i tak dalej, i tak dalej. Zresztą w szpiegostwie zawsze jest, wpadka jest immanentną składową szpiegostwa jakiegokolwiek i to jest kalkulowane w koszta. Pewnie państwo nie odpuści, mam przynajmniej taką nadzieję. I zostawmy to fachowcom. Nie dyskutujmy na ten temat, bo możemy tylko zaszkodzić, proszę Państwa. Ja mogę się domyślić jeszcze pewnych tam rzeczy, w tym prawdopodobnych, a właściwie, to nawet jestem pewien, że one są. I tym bardziej uważam, że powinniśmy poczekać. Mamy tylko oficjalny komunikat, zostawmy to po prostu ludziom, którzy wiedzą więcej od nas, i tak dalej, i tak dalej. Dobra? Oto, proszę Państwa. Oto proszę Państwa, no. Kronika 13, może, może Pani wysłać jeden albo Pan ze swoich, spośród tych poświęconych, proszę bardzo. A do tego wiersza, co, w, co napisałem, to wiersza tego tekstu, może ktoś zrobi jakąś muzykę, najlepiej taką kurde, heavy metalową potężnie, ale jeśli ktoś wymyśli hip-hop do tego, to niech będzie hip-hop. Niech się do mnie połączy, na, niech się ze mną połączy, jest mój mail, więc proszę na mojego maila, tylko na maila, na tego maila e, gmail.com e, tylko mnie 391 osób pogląda i bardzo dobrze. Właśnie. Krzysztof Kań, prosiłem przed chwilą, nie będę mówił, co w takich przypadkach robi, pewnie coś robi. Prowadzi rozmowy, to nie jest sprawa MSZ. Mogę tylko powiedzieć jedno, że skoro Rosjanie chcieli to nagłośnić, to widocznie jest w tym jakiś cel, jakiś sens i to jest także w tym momencie, proszę Państwa. chronika, że pani, okej, okay. to w tym, to hmm, wydaje mi się, że jest to dość optymistyczne, bo skoro nagłośnili, to znaczy, że jakieś rozmowy trwają i tak samo nie są pewni, więc dobrze. Damian Wiedziński powtarza Pan, że nie mamy, bo nie mamy. Cały czas tak uważam jako instytucji, co nie znaczy, że nie potrafimy, że nie prowadzimy jakichś rzeczy. Zresztą ta sprawa pokazuje również, że Rosja jest, że Rosja wcale nie jest takim krajem, jak tam się wszystkim wydaje. Chociaż tam też mają dziury, chociaż niestety patrząc na to, co się dzieje ostatnio w Polsce, to śmiać mi się czasami chce z naszego w ogóle jakiegoś takiego strachu przed Rosją, czy bo mamy dwie opcje, albo ich nienawidzimy, albo na klęczkach, a ja nie opieram się za żadną opcją, ja po prostu traktuję ich bardzo pragmatycznie i to nie jest kwestia nienawiści, tylko kwestia zdrowego podejścia. W Onecie był bardzo ciekawy artykuł, Europa do Putina, Ukraina jest do wzięcia, o Polsce możemy gadać. Komentarz bardzo ciekawe, ponieważ przyjęcie Przyjęcie do Rady Europy powrót Rosji, ci przywracając przywrócenie prawa głosu w Radzie Europy pokazuje rzeczywiście, że jakieś dile gdzieś istnieją, ale to również wzmacnia to wszystko, co Państwu mówiłem, przecież ja to przewidywałem na no, dobrą sprawę. To widać wyraźnie, że Niemcy postawili się już, postawiły się już całkowicie okoniem Stanom Zjednoczonym i to też, tą sytuację należy wykorzystać. Tak uważam, proszę Państwa. Zresztą jak posłuchalibyście moich wcześniejszych yy, yy, wcześniejszych yy, no, yy, yy, byście posłuchali tych wcześniejszych moich wypowiedzi, to by się okazało, że to by się okazało, że jest, yy, że dużo miałem racji. Dzieje się to, co się dzieje. Czekają nas ciężkie czasy. Yy, ale z tym metalem do Piotr piosnowacz. czekali ja uwielbiam metal. No. Onacheni no, takie jak Led Zeppelin, to znaczy metal. A taka propo, proszę Państwa, to yy, posłuchajcie sobie zespołu Kansas, świetne płyty lata 70., Batchman Turner, Overdrive, Steve'a Lucatera, Braci Winter, świetna, muzy świetna muzyka. No i oczywiście Led Zeppelin, proszę Państwa, Led Zeppelin. Led Zeppelin. No. Karol Kamiński mieszka... A w Szwecji pan mieszka, czysta takiego? No tak no właśnie. No tak a taka propos, może ja cały czas mówię, bo że ktoś mi może jest tu w stanie pomóc w mi, że potrzebuję rzeczywiście znaleźć jakiś dom dla rodziny, żony dziecka i dla zwierząt, co jest raczej trudne. Ja nie znam norweskiego i też jestem tutaj praktycznie. Porwałem się, proszę państwa, z botyką na słońce z tym wszystkim, no ale cóż ja całe życie. Porywałem się z Botyką na słońce, już to biedne słońce nie może na mnie patrzeć. Może dlatego jest tutaj, nie ma tutaj słońca. Dobra. I proszę Państwa, sprawa. Dobrze, Dominik Wołoszyk, bo drugi raz Pan pyta, czy zgodzi się Pan z poglądem, że póki istnieje Polska, to, to Rosja i Niemcy mają wspólne interesy. W momencie, kiedy Polska znika, Rosja przestaje wszystko Niemcy i interesy wspólne mogą. Proszę pana, tak było. To jest prawda. Ktoś kiedyś powiedział, że Rosja i Niemcy są największymi przyjaciółmi pod warunkiem, że nie że z sobą nie graniczą. Po dwóch wojnach, i szczególnie ostatniej, II wojnie światowej, Niemcy też wyciągnęły wniosek, jak i Rosja. Więc Polska będzie, w jaki sposób będzie Polska buforowa, jak rządzona przez kogo? Nie wiem. Polska, jako miejsce, jako kraj, będzie. I to się powoli zaczyna dziać. To yy, proszę zauważyć, że. I byłem zaskoczony, że jakiś polski poseł, bo to akurat zgodni byli ci z opozycji i ci z PiSu, głosował za przyjęciem, za powrotem do Rady Europy Rosji. Ten poseł, jaką się nazywa? Mieszkowski, chyba, prawda? Potem mówił, że to pomyłka. No, coś posłowie mają dziwne pomyłki ostatnio, ale to jest, to jest chore, proszę Państwa. To jest chore, co się dzieje. Panie Piotrze, nawiązując do tematu KHD3, w którym okresie Pańskiej służby był Pan największy, by żeby tylko okryć swoje cztery litery? Łukasz 71 kiedy? Za czasów PO. Dokładnie. Właściwie to wiecie kiedy? To się zaczęło wraz z likwidacją łopu. Autentycznie. To, co zrobił SLD, i likwidacja łopu, jest dla mnie największą w ogóle pomyłką. Jaka był, nie chcę już nazwać tego zbrodnią, nie nazwę tego wszystkiego. Minister Siemięcki miał prawdopodobnie, zresztą się na ten temat, miał swoje racje, tak uważał, ale był to największy błąd, jaki zrobiono, była likwidacja ułopu, Rozwalili wtedy służby dokładnie. Ja mam swoje podejrzenia, dlaczego tak się działo, był ogromny nacisk polityczny, żeby te służby rozwalić, właśnie. Ale złoty, nie, nie, nie chodzi o Ciapak i tutaj nie ma Hindusów. Jaki wywiad według Pana jest najlepszy na świecie? Odwiedzić, go czy będzie to wywiad Mag MX9X00, to pytanie się ciągle pojawia. Nie ma czegoś takiego jak najlepszy wywiad na świecie. Każdy jest w swojej mierze bardzo dobry. Wszyscy popełniają takie same błędy, bo wywiad to jest instytucja. Do tego wrócimy. Nie pytajcie mnie o to, bo nie wiem, Amerykanie są w jednym dobrzy, Rosjanie w innym, Izraelczycy w innym. Nie ma coś takiego jak najlepszy wywiad na świecie. Jak się może okazać nagle, że najlepszym wywiadem na świecie jest wywiad takiego bardzo małego państwa, małego, na przykład Japonia, o którym nikt nie słyszał, prawda? I nikt nigdy nie złapał śpiega właśnie. Yy, Mieszkowski za to, tak, ja dziwne to są te techniczne. No. Yy. Właśnie. Witold Nowak wiem, bo ja tutaj rozmawiam tylko po angielsku, bo już nie znam norweskiego, przynajmniej nie rozumiem już. Marek Jankowski, pani Merkel coś choruje, ma tak. Kolejny raz się pojawił, robimy z tego sensację. A um, to nie wiem, co to jest, nie znam się, może być Parkinson, może coś, może wiek plus nerwy, tyle lat stresów, tyle lat na urzędzie, więc to tak się dzieje, więc cóż. Zobaczymy, co dalej. Poza tym mi się wydaje, że era pani Merkel już mija. Już mija, proszę państwa. Chciałbym, aby pan zrobił poświęcone kulisy likwidacji wow, K. No, Ja te kulisy mogę państwu powiedzieć tylko i wyłącznie, jak to wyglądało, bo ja wtedy byłem na szczęście na placówce, ale dochodziły do mnie, i co się stało potem. I stąd wiem, potem jak zacząłem sprawdzić, to tak wyszło. No. Natomiast, proszę państwa, wróćmy do tematu. Dziecko i urzędnicy. Oczywiście chodzi o tą biedną, dziewięciomiesięczną dziewczynkę zamordowaną w domu. Nie ma winnych, mimo że prokurator wszczęł jakieś śledztwo. Wszyscy zrobili wszystko jak trzeba. W, na papierkach w tym biurokratycznym państwie wszystko jest pięknie i wspaniale, a dziecko nie żyje. Wiecie państwo, to jest w ogóle bardzo mm, ciężki temat, również i dla mnie z wielu podobu. O, właśnie, nie wiem, co pan właśnie powiedział. Właśnie, dlatego że ja również przez pewien czas ktoś u parę osób usiłowało mnie wciągnąć w różne takie rzeczy: odzyskiwanie dzieci, dzieci zabrane rodzicom bezprawnie, przez obce instytucje, oczywiście natychmiast zgermanizowane albo oddane. Proszę Państwa, 90% tych rzeczy, i tu wiem, że są ludzie tutaj, którzy walczą. O te dzieci, jest te 10%. Rzeczywiście nie słusznie zabranych z idiotycznych powodów, i tutaj raz udało się uruchomić MSZ rzeczywiście, MSZ w, z niemieckim tym urzędem Jugendamtem, czy jak on nam się nazywa, tym niemieckim urzędem wygrał w jednej ze spraw, czy też z holenderskim. Ale w, jednym, w kilku przypadkach osobiście rozmawiałem z osobami, którym niesłusznie zabrano dziecko i już po tej rozmowie, jak rozmawiam z osobą pijaną, która twierdzi, że zabrano jej dziecko, to jest to dla mnie coś niesamowitego. Z tej sprawy wynika jedna rzecz. To dziecko by żyło, gdyby sąsiedzi zareagowali, gdyby sąd właściwie zareagował, gdyby urzędnicy MOPSu nie ograniczali się tylko do wypełnienia głupich kwitów o jakichś tam innych nazwach, bo tak to jest. Wczoraj posłuchałem sobie wywiadu z panią Henryką Krzywonos i proszę państwa, proszę bez konotacji politycznej, bo to nie jest sprawa polityczna, dotyczy to wszystkich dzieci jakie mamy, jakie są, Dla dzieci są, to jest sprawa apolityczna. Pani Krzywonos prowadziła dom, była rodziną zastępczą da 12 dzieciaków czy coś tego i ona mówiła, że, była, że powiedziała jedną rzecz, że kiedyś jak przychodziła urzędniczka czy sędzina... Do, czy urzędniczka do niej, to przychodziła wieczorem, jak są dzieci, żeby pogadać, zobaczyć, jak dzieci się zachowują, jak to wszystko wygląda. Tymczasem u nas, proszę Państwa, e, Damian Kwieciński, jeszcze wrócimy do tego. Tymczasem u nas, proszę Państwa, jest kot mi skacze, nie wiem gdzie Jest taka sytuacja, że przychodzą sobie panie z MOPS-u, bo pracują do 16 w ciągu dnia, po to, by sprawdzić papiery i coś wypełnić. Tutaj pan Damian Kwieciński chyba tak powiedział mi, że ta dziewczynka została nie tylko, tam było jeszcze wykorzystywanie seksualne. Nie wiem. Nie wiem, jak można tego było nie zauważyć. Tragedią jest również to, że policja, przynajmniej tak twierdzi, i ja wierzę policji, nawet nie wiedziała, że to dziecko zostało zwrócone rodzinie. Wróciło do swojej biologicznej matki. Nikt nie raczył zawiadomić policji. I następuje tak zwana spychologia. Nie nasza sprawa, to sprawa mopsów. Mopsy mówią, czy mopsy, czy te ośrodki, OPS-y, tak, to są ośrodki pomocy społecznej. Z jednej strony. Tak, owocowy, ktoś zgłosił i okazało się, że został całkowicie olany. To jest tak, jak ja podejrzewam z tą zamordowaną dziewczynką, że też było zgłoszenie i ten człowiek został olany w ten sposób. Więc Pan Matak, jest tutaj forum z ogłoszeniami, ale ogłoszenia są typu, że jest psycholog dla Polaków, ewentualnie kupię wódę albo papierosy. Proszę mi wybaczyć. To jest inna, ja, tego będzie po prostu. Ja tego, ja, to jest inna zupełnie rzecz, bo to jest inna zupełnie rzecz, bo do tego wrócę, jeszcze ja się przygotuję do tej dość ciekawej rzeczy, jak to widzę z autopsji, widziałam to w Anglii, tutaj Polacy za granicą, to też jest bardzo ciekawa rzecz, ale nie mówimy na ten temat. Dzisiaj, proszę Państwa, natomiast była również informacja, że znaleziono w aucie malutkie dziecko i obok auta spała pijana w trupa matka. Proszę Państwa. Przecież to jest chore. Co się stało z Polakami? Co się dzieje? Jedni mówią, że dziecko nie jest własnością rodziny, drugi, drudzy mówią, że to są dwie skrajne rzeczy. Albo że dziecko jest własnością państwa, albo że dziecko jest własnością rodziny, a to, że dziecko jest samodzielnym bytem i nie jest niczyją własnością, żadna z tych opcji nie mówi. Oba to przesady. przesady. Nie no oczywiście w wielu takich sytuacjach krzyk od razu, że zabrano dziecko. Prawda? Że zabrano dziecko. A Większość tych rzeczy to naprawdę wychodzi z patologii. Oczywiście prawdopodobnie korzystane. Przecież widać było po samym życiorysie tej osoby, leczeniu wielokrotnym, narkomanii, proszę mi wybaczyć, jeżeli ktoś w wieku 30 paru lat, tam 36 lat ona miała, yy, zaczyna się leczyć z narkomanii, to raczej tej narkomanii się tak łatwo nie wyleczy, bo było o wiele wcześniej to zrobił. Tak mi się wydaje, proszę państwa. Yy. Ktoś napisał mi tutaj, proszę Państwa, że z Państwa, że nie ma żadnej empatii. Nie ma. Nie ma empatii w urzędniku, i urzędników nie ma. Jest tylko i wyłącznie papierek, proszę Państwa. Ja to widzę po sobie, bo przecież nigdy nie popełniłem żadnego przestępstwa, zawsze byłem uczciwy, a jestem skazany. I powiem wprost. Yy... Nie byłbym nigdy skazany, gdyby mi nie zabrano pieniędzy, nie zabrano, gdybym nie zaczął się zajmować tym, czym się zajmuje, nie napisał żadnej książki. prawda? nie był. A w ogóle trzeba było mi mordować, kraść, palić, robić świństwa, zdradzić. To byłbym dziś szanowanym człowiekiem, prawda? No właśnie. Tak to wygląda. Karol Kamiński to nie są zaniechania, to jest po prostu praca po to tylko, żeby pracować, odpieprzyć swoje, pójść do domu. Brak całkowitego zaangażowania w ten sposób. Jest jeszcze jedna sprawa i to wyszło, to wspomniał tutaj pan Dominik Wołoszek wspomniał mi panią Jaworowicz. Byłem w paru, w dwóch chyba programach pani Jaworowicz. Tam rozmawiałem z, nie pamiętam nazwiska, ale to znany polski adwokat i on powiedział mi jedną rzecz, o której nie wiedziałem. Otóż jeśli we Francji Sędzia, sądu rodzinnego, jeśli jest taka sprawa, on idzie do domu, on idzie na miejsce, on patrzy, jak to jest. U nas sędzia nie ruszy się z sądu, nie ruszy się z gabinetu, on opiera się tylko na papierkach, które dostanie od wielu ludzi. Dostanie to od policji, dostanie z MOPS-u. Pani z mops zadowolona z siebie, bo rzeczywiście nic jej nie udowodnią. W papierach jest wszystko w porządku. Zrobiliśmy papier, prawda? A dziecko co? A dziecko co, proszę Państwa? A dziecko nie żyje. To jest tragiczne. Wykształcono zresztą kastę, nie, bo jestem z kraju smutnego Helotów, ktoś toś napisał, jeden z naszych wieszczy. Wykształcono, proszę Państwa, kastę urzędników. I patrząc na to, co się dzieje w Polsce i podejmowane decyzje, szczególnie gospodarcze. Zmierzają do tego, aby Polsce jedyną pracą była praca zniewolonego urzędnika, czyli praca w urzędzie. Urzędnika na zasadzie bierny, mierny, albo ale wierny. Oczywiście zaraz tutaj wszyscy powiedzą, że krzyż nie chce, to nie generalizuje. Na, w ops jak wiem, też są ludzie zaangażowani, tylko nie mogą się przebić przez te papierki, przez to wszystko. To samo jest w szkole, proszę Państwa. To jest paranoja, co się dzieje. Też co się dzieje, kiedy papierki, sprawozdawczość, te wszystkie rzeczy mają wykazać, czy szkoła jest dobra, czy szkoła jest zła. Znam sytuację, w której z jednej ze szkół, która jest jedną z najlepszych w Warszawie, dzieci i rodzice dostają nerwic, nerwicowej choroby, bo akurat gronu pedagogicznemu zależy, że byłaby to najlepsza szkoła, jakby to było w ogóle ważne, proszę Państwa. Jakby to było ważne. Nie, panie Damianie, nie, z innym, z innym, a tam był taki znany adwokat i tam rozmawialiśmy na ten temat i chyba była nawet pani senator, bo też żeśmy z panią, jakąś panią senator, było, żeśmy rozmawiali i ona jest dość zaangażowana w te sprawy, ciekawe to było. I rozmawialiśmy właśnie, jak to wygląda. jak to, jak, jak, jaka, jest, jaka jest tutaj ta yy, sprawa, yy, jak wygląda postępowanie sądu w Polsce, co wynika w ogóle z yy, Przyzwyczajeń i ustawy o sądownictwie. Ja nie wyobrażam sobie, że rzeczywiście rozsądzać sprawy. Zakładam, że jestem sędzią, rozsądzam sprawę, i nie wyobrażam sobie, żeby nie być na miejscu, żeby nie zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości, oprzeć się na papierkach urzędniczych, napisanych suchym językiem, które po prostu wielokrotnie stanowią tylko swoisty dupochron, przepraszam za wyrażenie, dla tych urzędników. A dziecko nie żyje. Jest jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, dodatkowa. E, Ilość, państwo oszczędza. Oczywiście na czym państwo oszczędza? Nie na posłach, nie na senatorach, nie na dyrektorach, nie na ministerstwach, ale oszczędza na tych, których nie przynoszą w ogóle zysku, tak jak na przykład ośrodki pomocy społecznej i tak dalej, tylko wydają pieniądze. Chodzi o etat. Tych ludzi jest mało. Jeżeli ja słyszę, że jedna z pań kuratorek ma tysiąc osób, Proszę Państwa, nie da się, nie da się niestety objąć właściwą opieką i rozpoznać wszelkiego rodzaju sygnały o możliwym nieszczęściu, jeśli ma się tysiąc osób pod sobą, nawet jeśli będzie się pracowało 24 godziny na dobę. Chyba Państwo się zgodzą ze mną, prawda? Chyba się Państwo ze mną zgodzą. Pan Marek Janowskowski, tak. I trzecia rzecz. Bezduszne, kretyńskie, idiotyczne przepisy. Ja mam wrażenie, że każda władza w Polsce, a, a w pisie to widać jeszcze też ostatnio, szczególnie, po, może nie w całym pisie, ale w części tej koalicji, chciałaby opisać każdy przejaw życia człowieka jakimś konkretnym przepisem, ubrać go w ramy. Trochę mi to przypomina generała Szajskopfa z paragrafu 22, który też miał taki pomysł. Żeby dobrze defilować, to żołnierzom trzeba wykręcić, wywiercić w łokciach dziurki, połączyć potem drutem ich wszystkich i ktoś by ciągnął i by równo maszerowali i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Ktoś to przypomina. Kto to trochę przypomina. Popatrzcie na naszą konstytucję. Oni starają się opisać i w ramy prawa wrzucić każdy przejaw życia człowieka. Łącznie z ilością papieru toaletowego na jeden raz. Prawda? Zastanówcie się, tak nie może być, proszę Państwa, to właśnie powoduje tego typu patologię. No. Ja wiem, że w Niemczech się nie coskają. Powiem szczerze, że sam się zastanawiam, czy, to, czy taka przesada, jak jest z barne warne, chociaż znam tutaj dwie strony medalu, jak również i tą, że to nie jest tak, że barne warne wygrywa ze wszystkimi. Nie, czasami jest tak, że, i potrafi, że przegrywa i potrafi się wycofać. W różnych miejsc, Czy czasami nie jest to również lekarstwo? No. KRIO jest reliktem sowieckiego systemu, albo dobrze, no, niego zlikwidujący, to jest KRIO, kodeks rodzinny i opiekuńczy. Aha, przepraszam, dobrze, ja nie jestem prawnikiem. Tak, oczywiście. Oczywiście, proszę Państwa. Tym bardziej, że niepotrzebny jest kodeks rodzinny i opiekuńczy, kiedy wiadomo, że przemoc. W rodzinie nie potrzebuje specjalnego prawa. Albo się kogoś bije, albo się kogoś maltretuje, albo nie. Albo się kogoś zabija, albo się nie zabija. Prawda? Od tego jest prawo karne. Właśnie. Ale wracając do myśli przerwanej przeze mnie, proszę Państwa, wydaje mi się, że że rzeczywiście państwo zmierza do tego, żeby każdy był na etacie. Najlepiej urzędniczy, bo wtedy łatwo sterować. I łatwo, jeżeli tylko taką pracę się dostaje. Oczywiście pan premier mówi euforycznie o rozwoju i wspaniale i tak dalej, ale to, co przeczytałem o kolejnej podwyżce opłat za ZUS, wykończy całkowicie małe i średnie przedsiębiorstwa kosztem tych wielkich. Prawda? Prawda? No, zastanówcie się. MX, proszę pana, ja wiem, że pana nie interesują, tylko jedne tematy pana interesują, ale proszę pana, mam jedną sprawę. Ja mówię o czym innym w tej chwili, więc dlaczego mi pan cały czas i nie będę wracał dzisiaj do tego tematu, więc może spokojnie pan tą audycję olać. Przepraszam. No, właśnie. To się nazywa Talmudy: wszystko przewidzieć i prawniczo określić. Pentuer, nic, nie wiem, dla mnie to jest po prostu. Kazuistyka do, do przesady. Także nie wiem o co chodzi. KMK, tak, podobnie w gospodarce, papiery i papiery. Tak samo wiecie Państwo, mówiliśmy tutaj przy jednej okazji o domniemaniu niewinności, tymczasem jeżeli chodzi o gospodarkę, to prawo działa na domniemaniu winy. Przede wszystkim, bo jeśli urząd skarbowy z byle powodu może, może, proszę Państwa, może, proszę Państwa, zablokować konta, dopóki się sprawa nie wyjaśni, bo zakłada, że ktoś jest winny. W ogóle mam wrażenie, że ustawa karno-skarbowa i że w ogóle polityka, mimo słów oficjalnych naszego państwa w tej chwili zakłada, że każdy, kto prowadzi biznes jest złodziejem, prawda, VAT-owskim przynajmniej. E, tak to wygląda. Trochę mnie jest tutaj, trochę to jest dziwne. Ja mogę Państwu powiedzieć, że jest, że Urząd Skarbowy dochodzi w stosunku do mnie tak usłyszałem, ponieważ tak się składa, że w 2017 roku ja miałem bardzo wysokie dochody, bo miałem wysoką emeryturę do listopada 2017 i... Duże zarobki ze zleceń dla PWPW i nie tylko PWPW. To się nagle urwało jak nożem. I za 2018 mam PIT, którego nawet nie ma, sen, nie, nie ma jak rozliczyć, bo nawet zwrotu nie mogę dostać, bo 800, tam 900, ile tam wyszło, 780 złotych miesięcznie. I to jest wykazane. Nie miałem innych przychodów po prostu w tym układzie. No i okazuje się, że dla urzędu skarbowego jestem przestępcą, bo jeżeli w 2017 roku zarabiałem tyle, to dlaczego zarabiam tyle? Więc oszukałem po prostu. Rozumiecie państwo? Więc ja już jestem złodziejem. Od razu jestem złodziejem. No. Markus Pospolitus. Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy do są osoby, które może będą w stanie panu napisałem na fejsie. Proszę o kontakt. Dobrze, panie Markusu, w porządku. Na fejsie to ja po audycji, jeżeli można, zadzwonię do pana. Dobra? E, więc to jest chore, proszę Państwa. Teraz jest sytuacja taka, że jeśli ktoś tą spółkę ode mnie z długami ze wszystkim po prostu wziął, przejął, ja już nie jestem właścicielem i nigdy nie był, już nie jestem od dawna, właściwie od ponad prawie roku nie jestem, jest sytuacja taka, że ktoś nie zmienił tego w KRS-ie. Ja wysłałem list do KRS-u, ale dla wszystkich sądów do urzędu, ja cały czas figuruję nie moja wina, mimo aktu notarialnego, więc ja jestem oszustem. Rozumiecie Państwo? To jest straszne. Eee, Krzysztof K., 1500 zł na ZUS, a sobie zgadzam. I tutaj przy okazji nieprawdą jest, że mundurowi nie płacili na ZUS. Płacili, tylko to się nazywało ZER. Tyle samo, ile płacą Państwo. Tak samo płaciliśmy eee, również zdrowotne. I mogę Państwu powiedzieć, że zdrowotne nadal z emerytury jest potrącane, tej emerytury brutto, tak jak i podatek. To też jest śmieszne po prostu. Tylko tyle, że na ZUS się nie daje. No właśnie. Właśnie, widzicie Państwo. I ta sytuacja, która jest. To powoduje, to powoduje po prostu. No nie potrafię Państwu nawet. Ja mówię, tylko sformułować. Właśnie zrobiłem taki tytuł: Dziecko i urzędnicy, bo wszyscy jesteśmy dziećmi, bo okazuje się, że jesteśmy wszyscy w Polsce i wszyscy Polacy jesteśmy w niewoli urzędów. Mój kolega znajomy. Michał, który być może to ogląda, ja mu mówiłem, żeby nie, nie, nie likwidował wszystkiego, bo on był w Anglii przez parę lat. Miał dosięgników, strasznie chciał wrócić, założyć biznes. Ja mu mówiłem, żeby tego nie robił. Trochę może niepatriotycznie, ale wiedziałem, co się dzieje. No i co dwa miesiące, jak się zetknął po pierwsze z KRS-em i nie może nic zrobić, wszystko ma zamrożone, ponieważ. A jak się zaczął upominać o swoje prawa, to mu pokazali, gdzie on, jaki jest malutki. Już chcę wracać, proszę Państwa. I może o tym Pan Premier by powiedział. Może Pan Premier o tym by powiedział, proszę Państwa. Znam Anglika, który założył sobie drugi, num, żeby się płacić przed. O czym Państwo dają? Propozycję nie do odrzucenia. Kara 2 miliony funtów, albo propozycja nie do odrzucenia 20 funtów. No, może i tak. Proszę Państwa. Także ja powiedziałem, że. I mówię Państwu jeszcze raz, że y, jeśli my, Polacy, sami tego nie zmienimy, to nikt za nas nie zmieni, na pewno władzy jest wygodniej, proszę zobaczyć. Y, posłom, senatorom, całej masie ministrów, różnych krewnych i znajomych królika. Y, na prowincji jedyną właściwie pracą. Dla Polaków jest tylko praca w urzędzie. Dlatego ci, którzy trzymają urzędy, będą zawsze wygrywać, proszę Państwa. A oni są od Pisu do, do, do prawda. Krzysztofka, tak, ja nie wiem dlaczego są, ale są opodatkowane. No. E Co my tu mamy? Ślimak na zboczu, Arkady, Boryfady, państwo, Państwa, który wszyscy tak, świetna, Konfederacja Bałborski, świetne. To jest taka dłuższa opowiadanie, ponieważ to się nazywa Nowoletta. Bardzo fajnie, Ślimak na zboczu, warto to sobie obejrzeć. Znaczy, zobaczyć. A tak a propos ekranizacji różnych, to proszę Państwa. W BBC, nie BBC tylko jakaś angielskiej, w angielskiej telewizji pokazał się, pokazała się ekranizacja czteroodcinkowa chyba książki Terry Pratchetta i Gemana pod tytułem Dobry Omen. Świetna rzecz, Good Omen, to jest samo oksymoron nawet w języku angielskim, bo omen może być zawsze zły. Bardzo dobra rzecz, trochę parodia Omena, świetny Terry Pratchett zresztą momencie, natomiast film niestety poprawny politycznie, bo oczywiście Adam i Ewa w raju są określonego koloru, ale warto to obejrzeć, proszę Państwa. Zławomir Łyszczarz, mówiłem na samym początku, nie będę mówił na ten temat, zostawiam to wachowcom również dlatego, że, że można zaszkodzić człowiekowi. Oni obserwują również to, co się dzieje, więc proszę mnie nie pytać, ja na ten temat w ogóle nie będę mówił po prostu. Właśnie. Lerwense nie ma ludzi, jest tylko PSL. To jest prawda. To jest prawda. Niestety, proszę państwa. A jakby spojrzeć na to szerzej, to jaki jest tego Dominik, dla, no, jaki, no Najlepiej się rządzi takim państwem metatystycznym, proszę państwa. To się najlepiej rządzi ludźmi, którzy są po prostu na określonym etapie rozwoju. Zresztą ci ludzie zawsze będą trzymani Albo obietnicą, wiecie państwo, jeżeli wszyscy będą zarabiać po 2000 złotych, to za 100 złotych podwyżki zrobią wszystko, będą kochać. My tego nie rozumiem. Ja cały czas mówię, że rząd nie ma własnych pieniędzy. Wypracował, jak wypracował, to myśmy wypracowali, to również ci przedsiębiorcy, którzy będą bankrutować, którzy będą, bo koszty własne przedsiębiorstwa, a urząd skarbowy będzie jeszcze wrzeszczał, będzie jeszcze koszty ciął po prostu i już no. Jak pan komentuje rosyjską fabrykę kałasznikowa w Wenezueli, ale to już wiadomo od dawna, Chińczycy i Rosjanie, Rosjanie tam, Rosjanie produkowali kałasznikowa, zdaje się właśnie w Wenezueli na specjalną wersję, na rynek ten. Na rynek tamtejszy zaopatrywały się oczywiście te wszystkie partyzanki. Kiedyś Amerykanie bardzo mocno przeciwko temu protestowali. Zresztą widać wyraźnie, jak dochodzi, widać wyraźnie teraz, jaki jest podział. I wróćmy do tego właśnie, co państwo pytali, to czego zacząłem do Rosja z prawem głosu w Radzie Europy. Ten artykuł Marcina wyrywała, Europa do Putina, Ukraina jest do wzięcia, o Polsce możemy gadać. Komentarz jest bardzo dobrym komentarzem, bo to jest prawda, bo to jest prawda. Uważam, że Niemcy się dogadali z, dogadali z Rosjanami, ale tutaj w tym momencie trochę im Trump przeszkadza i Amerykanie i w tym jest nasza siła, w tym momencie. No. Dobrze, czyli każdy ponad normę w łeb, Dominik Włoszyk. Tak, oczywiście, to jest ta, to jest ta kwestia, dla, tak to jest, zresztą proszę Państwa, co zrobiono, przecież proszę zobaczyć, że z urzędów, ze wszystkie te ustawy, Różne, bijące zresztą w ludzi, którzy potrafili się odnaleźć. Nawet jeżeli pochodzili z tamtego systemu, w nowym systemie, ta y, propaganda, nawet w stosunku do y, nieżyjącego już generała Potelic, Petelickiego, jest proszę Państwa, służy jednemu. Służy y, ewidentnie zatrzymania i pozbycia się u ludzi, którzy coś potrafią. Nie mówię, że młode pokolenie, bo młodego pokolenia, które coś potrafi, nie. Też się nie dopuszcza. Proszę Państwa. Ja wiem, jakie oboje ja toczyłem z ludźmi yy, tworząc kryteria, na przykład przyjęcia dla, do agencji wywiadu. Okazuje się, że, ty, że te kryteria, które teoretycznie mają być największe, okazało się, że nie chodzi o to była miernota. Odrzuca się człowieka znającego kilka języków naprawdę rzadkich. Ale kiedyś, jak miał 17 lat, przerobił sobie legitymację na to, że mieć 18, bo chciał wódę kupić, tym normalny. Ja bym go przyjął natychmiast do wywiadu, bo potrafił, bo pomyślał. Ale jego się odrzuca kosztem człowieka, który jest po prostu niczym. Ale on nie będzie stawiał popotliwych pytań. I mu łatwo powodować. On będzie robił to, co chcemy. Po prostu. No właśnie. No. Działa czat, działa like a virgin. No przecież czat cały czas działa, no. Ofi, ten kocurek ma 19 lat. Ja ją z Anglii przywiozłem. Ona ma 19 lat i jest cały czas ze mną. Z jestradniczego punktu widzenia z jednej strony ok, z drugiej strony Krym, flanki mają zabezpieczone. Oczywiście, że tak Rosjanie nie odpuszczą. W dodatku coś się dzieje na Kaukazie, bo ta Gruzja to chyba rzeczywiście Rosjanom też zależy na tym, żeby pokazać, Antyrosyjskość Gruzji i w tym momencie zmusić do zmian i zmusić również Amerykanów, żeby odpuścili troszeczkę, także oni zabezpieczają swoje flanki na tej zasadzie. Natomiast oczywiście jeszcze raz powtarzam, że powrót Rosji do Rady Europy i Gary Kasparow chyba wyraźnie to określił. Jak trzeba, dość dosadnie i miał absolutną rację, proszę Państwa. No. Zaraz, zaraz, bo ktoś mi coś wysłał tutaj na priv, tylko nie wiem gdzie mi wysłał na ten priv. Muszę jeszcze raz się zadać jeszcze raz, bo tutaj pan mi napisał, że jest Trondheim i wysłał coś mi na priv, ale ja tego nie mam na privie na Facebooku, więc jeśli pan mógłby wysłać, to proszę bardzo. Będę wdzięczny. Jeśli pan jeszcze słucha mnie, jakby pan mógł to jeszcze gdzieś wysłać, bo nie wiem, o, Markus Pospolitus. Rozmawialiśmy, dowiedzcie, są osoby, które może będą z panu napisałem na fejsie. Ale gdzie pan napisał na fejsie? W którym miejscu? Proszę nam, jeżeli pan może, na moim profilu, a mój profil, mój główny profil to jest, proszę państwa, no, to jest chyba mój profil, o ile pamiętam, o, przepraszam, także ja tutaj dam, na, bo to jest, bo na ogół na tym profilu odbieram, bo, panie Marku, nic nie widziałem niestety jeszcze, albo mi nie doszło, albo coś tego, proszę bardzo, jeszcze raz wklejam. Wklejam swój profil, żebyście Państwo wiedzieli. Tam są, tam publikuję również swoje wiersze. Ja naprawdę chcę wrócić do pisania, bo i chcę wrócić do wielu innych rzeczy i chyba wrócę po prostu. nie Marku, tutaj na tym, na tym profilu, na publicznie proszę bardzo i już zresztą nie chcę podawać tu publicznie swojego telefonu norweskiego, ale tym razem tego nie zrobię. Z wielu powodów. Komornicy i tak nie znajdą. Tak, to prawda zgadzam się z państwem, że 1500 ta ZUS to jest powrót szarej strefy i tak będzie, ale to też, proszę państwa, wynika z tego, że teraz tak, emerytury, tak się mówi, że to jest strach przed emeryturami, przed bartóstwem państwa na dobrą sprawę. Proszę wybaczyć, ale bez względu na to, co mówi premier, to on się trochę myli. Ja nie wiem, czy oni wiedzą, jak jest naprawdę. Rozmawiam z wieloma ludźmi, nawet i tutaj, na tej budowie, i wiem, jakie każdy, w jakiej sytuacji ludzie musieli wyjechać z kraju. Także, mówię Państwu. Dobrze. Proszę Państwa, Dominik Wołoszyk, jakie? 132, nie wiem o czym, bo już nie pamiętam, ale będzie dobrze będzie nie zrobił paja z flagonino, który wygrzywa umorzył sprawę Bartoszkawa. Ja wiem, to jest też podwójne myślenie. To jest tak samo, proszę Państwa. To jest tak samo, proszę Państwa, jak z tym słynnym wyrokiem. I o dziwo wczoraj była ciekawie, bo ten wyrok w sprawie tego drukarza, który nie chciał dla LGBT i o dziwo pan z wyborczej, z wyborczej ku przerażeniu dziennikarki z tvn zgodził się z tym wyrokiem, powiedział on no zupełnie tak, jakby do nas jakiś jak on to powiedział, faszysta przyszedł i w agorze chciał coś drukować. Na tej zasadzie. No, a czy zna pan na pamięć międzorówkę? Nie znam na pamięć, no więc nie wiem o co pani chodzi. A jak znam, to co znaczy, że jestem komunistą na tej zasadzie? Ja również trochę znam rosyjski, to też jestem komunistą, bo się uczyłem, prawda? Alice tak, to powiedział, że ja wrócę do Polski, że ja wrócę. Ja powiedziałem, że ja nie mogę wrócić i nie wrócę na razie. Jeszcze. Natomiast chcę tutaj zrobić coś takiego, jakbym chciał znowu pisać, chciałbym rzeczywiście zrobić jakiś ten, właśnie ten ośrodek myśli, tą pracę u posta. Bo to jest ważne, bo w tej sytuacji, która się dzieje z Rosją, która zyskuje coraz większe wsparcie od Europy, niestety, wbrew logice i chyba jednak. Yy, Takiemu strategicznemu myśleniu Amerykanów, które, którzy przymkną oczy na pewne rzeczy, to pozostaje nam jednak ocalenie tożsamości narodowej. Tylko w ten sposób, proszę Państwa. Honor, honor oficera Dominik Wołoszyk. jaki honor? Uważa Pan, że nie mam honoru? A! A! To mi właśnie o to Panu chodzi. Bo dobrze, przepraszam, ale wiecie Państwo, ja już czasami nie kontaktuję po tej pracy, bo naprawdę to jest dla mnie, sobie jakbym na marsie się wylądował nagle, mnie zrzucili na marsie, mój zanim się do tego wszystkiego przyzwyczaję nauczyć. A niestety mam 62 lata, 30 lat temu bym był w lepszej sytuacji, ale niestety tak to jest. Jeśli chodzi o Szwecję, to tam ostatnio zaczęło się dość często mówić. Ja tu jestem dość blisko i rozmawiam z ludźmi na temat Rosjan, i to jest dość ciekawe. Oficjalnie być może nie, ale to jest pewien strach jednak. Zresztą, wyrzucenie tych imamów. Nie jest bezpośrednim uderzeniem w Rosję, ale wskazaniem na Rosję, ponieważ jednocześnie SAPO stwierdziło, że coś tam się dzieje. Może źle wymawiam, oczywiście, że coś tam się dzieje. Stwierdziła, że to jednak mogą być agenci sterowani przez Rosjan po prostu. No. Właśnie. E, powtórzenie maila. okej, okay, proszę bardzo. To ja Państwu to napiszę jeszcze raz maila. To jest mój jedyny mail. Małpa. Małpa wyszła? Dobrze. G ma -il -dot -com. OK. No właśnie. No. Manifest Marsa projektował takie rozwiązanie by zniszczyć drobną i średnią w zbudować duże monopole od kilku wielkich tak, tak pan Konfederabacki tak i tym największym monopolem miał być państwo, notabene to, nie tyle, to chciał zrobić Lenin z, niepem, z DEP-em i Trocki w ten sposób notabene zniszczyć po prostu małe przedsiębiorstwa zniszczyć średnią, bo jak wiadomo klasa średnia jest najbardziej klasą zagrażającą każdej władzy, bo klasa średnia jest właściwie klasą, która rządzi, tak prawdę mówiąc. Najlepiej rządzi biednymi ludźmi. Panie Biotrze, kupiłem wczoraj pierwszą część audiobooka Holuba, a dzisiaj kolejne trzy, ale album ten nie ma okładki. Czy mogę sobie tę okładkę dodać? Pytam, bo wiem, że są prawa autorskie. Damian Kwieciński, zaraz, jak to nie ma okładki? U tam zdaje się, nie wiem, czy pan słucha, bo w, ID, w znakach ID3, w tych plikach MP3, jak pan kupił sobie audiobooka, to tam jest yy, włączona okładka. Może pan sobie dodać tą okładkę? Proszę bardzo. Właśnie. Hubert Czybyszowski, tak. To jest właśnie to, co ja mówiłem Państwo, przyjęcie Rosji do Rady Europy jest właściwie powrót, to jest działanie antyamerykańskie. Tak oczywiście i to widać. Widać już ogromny konflikt, i Ameryka się przestraja. Stąd też na przykład stąd też moim zdaniem jest na siłę pakowanie Ameryki w ten konflikt irański. Mam nadzieję, że Trump wytrzyma nerwowo, bo jeżeli znowu odwrócą się od Europy, to, w ten, to wskoczą natychmiast Niemcy i Rosjanie, proszę Państwa. Krzysztof K., Panie Piotrze, pytanie z dnia Jak się Panu żyje w nowym kraju? Nie pytam o pracę, tylko o całokształt. Widzi Pan się Pan w Norwegii za 10-15 lat? Proszę pana, nie wiem, nie znam tego kraju. Ja nie należę do ludzi, którzy byli tydzień w Stadach Zjednoczonych i twierdzą, że znają całe Stany Zjednoczone albo ci, którzy pojechali na trzydziestoletnią wycieczkę do Londynu i znają Londyn. Nie. Na razie obserwuję, widzę, czy widzę siebie. Proszę Pana. Ja na bym się widział w Polsce, ale powrót do Polski grozi mi śmiercią, kalectwem, ponieważ zostanę najprawdopodobniej wsadzony pod byle jakim pretekstem. Wyrok już mam, niestety. Także tak to wygląda. Natomiast kraj mi się podoba de facto, dlatego że po pierwsze jest, no już nie mówię o krajobrazach, ale no prawda, obserwuję go głównie z dachów przy ciężkiej robocie, ale to ludzie są też, podają się do siebie uśmiechać, są zupełnie inni. Po prostu. Panie Piotrze Wręcki, czy będę się z Panem kontaktować? Można, cały czas maili, mój Facebook jest czynny. Jest czynny, to jest jedyna ten. Anna Rybka, ale ja nie mogę przyjmować pieniędzy od ludzi, bo to ja, ja muszę sami, sam zarabiam na siebie na razie. No. Właśnie. Czy zachowanie Rosji, oficjalne zapytanie Polski o brak zawodzenia, mieści się w granicach światowej dyplomacji? Tak, mieści się w światowych granicach światowej dyplomacji. Rosjanie nie popełniają błędów. De facto dyplomację mieli zawsze bardzo dobrą. Nie popełniają błędów, jeśli chodzi o tą dyplomację, bo tym zapytaniem stworzyli u nas. Nas bardzo postawili w nas w sytuacji. Znają dobrze psychologię. Bo wiecie, dobrze, a czy pan, panie Łukaszu, który zadał mi pan to pytanie, potrafi pan, jakby pan odpowiedział Łukas 87? Ja odpowiem panu na to pytanie, tylko bym najpierw chciał usłyszeć od pana, jakby pan odpowiedział na to pytanie. Właśnie. No. Ryszard, ja nawet nie wiem, kto to jest Rafał Gawał, także. Panie rozgłosiła minister kultury i nikro, dosłownie pidemu, zołów, wykaz nieruchomości w związku z ich pokoleniem etnicznym, przygotowała do realizacji T7 na kanale Rady Lublina. Panie Matak, to nieprawda, dajcie sobie już ten spokój. Chodzi o to, nie wiem, nie, wiem, nie potrafię powiedzieć. Ministerstwo kultury, zresztą po co Ministerstwo kultury? No. Darek Piorecki, Norwegia to chory, paja, mieszka pan tutaj. Anna Rybka, no straszny wyrok, bo przecież jestem wstrętnym niepłacącym alimentów, taki jest wstrętnym tym człowiekiem. A nie chodzi o to, że nie byłem w stanie i sąd o tym dobrze wiedział, bo gdyby nie ustawał ja nigdy nie wpadłbym w te, w te kłopoty. Damian Kwieciński, nie pokazała się przez Audiomedia Media Player? Jak pan słuchał? Eee, to. Pokazuje się w telefonach, bo sprawdzałem. Albo pan włączy czy, czytniki ID3, czy coś tam. Dzięki za maila, przyszedł zaproszenie na wystawę za około rok. Niestety w Peli, yy, więc może przynajmniej wyślę fotki, gdy już temat zakończę. Dobra. Miło mi. No, gdzie pan Łukasz? Niech pan powie. Miałem wątpliwości, czy to nie taka praktyka, za Boga, taka wskodnia. Łukasz się ja nie. To nie, to jest taka praktyka również dlaczego. Yy, ale to pytanie ma pewien cel. Yy, bo ja bym na nie odpowiedział bardzo prosto. To jest, to jest to. A pan ledwo przyjechał i od razu na wszystkich. Ja z góry patrzę na wszystkich. To jest to. No, patrzę z góry, bo na dachu siedzę na ogół i na dachach pracuję. No to co? No Nie rozumiem Te, tysiąc. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, dlaczego ja patrzę z góry? Na jakiej podstawie pan tak twierdzi, że ja patrzę z góry? Jak siedzę na dachu, to patrzę z góry na tych, co na dole. No bo na dole są ludzi. Ludzie też pracują, więc patrzę z góry, bo siedzę na dachu. No. Łuka 87. Pytanie na to pytanie, dlaczego na to odpowiedź była bardzo prosta. Nie możemy Was zaprosić na, roz, na uroczystości z okazji, yy, znaczy uroczystości upamiętniające agresję niemiecką na Polskę w roku 1939, dlatego że w tej agresji uczestniczyliście. Tak powinna być prosta odpowiedź. The od TV, Ty Bardzo mi miło, dziękuję, cieszę się. Już po Panu. No więc to byłaby prosta audycja i prosta odpowiedź. Niestety obawiam się, że nasz rząd nie będzie w stanie tak odpowiedzieć. I nie odpowie. No. Karol Kamiński, zgadzam się. A, to taki żarcik, o te dachy. No właśnie, no, przepraszam, już czasami nie reaguję, to to jest zmęczenie, Mam tracę poczucie humoru. Tym bardziej, że rzeczywiście, ma Pan rację. Patrzę na wszystkich z góry, tym bardziej, że czasami te rzeczy, do których pracuję, są jeszcze na górce, to jeszcze w dole wszystko i patrzę z góry. Fajnie widać z góry. Świetna była piosenka Dachy Trondheim. Lajka like wiedzi, co Pan sądzi o zwolnieniu pracownika IK za to, że cytował Biblii i nie chciał brać udziału w LGBT? Jakby to powiedzieć like a virgin to jest to świadczy o pewnego rodzaju wybiórczym rasizmie, bo to jest rasizm i nietolerancja, i ja bym to wygrał. Tylko by, byśmy chcieli wygrać. Andrzej D, dlatego, że tutaj stworzono mi możliwość, ja jechałem całkowicie nie miałem możliwości, a ja to nie jest tak w tym świecie, z którego ja pochodzę, że. Prosi się o przysługi. Tutaj oni sami przychodzą, ale za mnie się nie da przyjść, niestety. Jak to możliwe, żeby państwa NRD-owskiego się narobiło, takie takiego gnoju w Europie Zachodniej i w ogóle? Henryk, to jest możliwe, bo największym sukcesem KGB i Rosji, co zawsze powtarzam, i Związku Radzieckiego, to jest przyłączenie refendu NRD i z państwa się gdzieś tam ile ich było? Chyba 10 milionów, zrobienie państwa 60 milionowego. No właśnie. W końcu jest ta wojna hybrydowa czy nie? Zbigniew. Dobrze, proszę Państwa, możecie sobie Państwo, nazywać to wojną hybrydową. Ja nazywam to złożonymi operacjami wywiadowczymi. Notabene to, co teraz obserwujemy w Europie, to, co ja dzisiaj zacząłem mówić na temat Rosji i tak dalej, i tego lotu i, i rozgrywania tego wszystkiego, co robi Putin. To są działania zapoczątkowane lat temu minimum 20. To jest odpowiednie przygotowanie źródeł infrastruktury wywiadowczej. Następną KHT zrobił o no. Oni to wiedzą, no, pytają, dlatego dobrze, zrobię następną KHT, obiecuję Państwu pojutrze, Zrobię KHT o infrastrukturze wywiadowczej, w ogóle co to jest infrastruktura wywiadowcza, żebyście zrozumieli. Dobrze? Dokładnie. Zrobię, chociaż nie można, ale zrobię. Natomiast Łukasz 77, oni wiedzą, oni mnie oczywiście, że zapytali, dlatego że wtedy pozwoli im to propagandowo wykorzystać to wszystko. Proszę zauważyć, że tutaj również jest ten komunikat z tym aresztowaniem i tak dalej. Oni liczą na to w tym układzie, że będziemy ostrożniejsi, bo siedzi tam Polak, prawda? I robimy błąd, jeśli będziemy ostrożniejsi, bo Rosjanie, trzeba pokazać Rosjanom, że w tym momencie jest, trzeba ich atakować. Ich trzeba atakować, oni się boją w kółu ataków. Po prostu. Już sprawdzę. Nie, nie doszedł jeszcze. Nie doszedł jeszcze, ale to nie wiem dlaczego. Doszedł jakiś inny mail. Napijowrek gmail.com? Jeszcze raz napiszę. Jawrek. Jeszcze raz. Małpa. Może jeszcze nie doszedł, bo tutaj też ten internet jest taki, jaki mam. Dlatego też ja ograniczam to nadawanie, bo e, nie mam gdzie mieszkać i nie mam stałego internetu. Jak pan uważa, czy zaproszenie się gdzieś na przedstawienie Komisji vat miał sens? Przecież ten wysoki urzędnik od Polskiego Państwa Teoretycznego, panie Józefie Nazaruk, ja w ogóle uważam, że Komisja vat nie ma sensu. Tak jak wszystkie te komisje. Czy Komisja Ambergo? Co to dało? Proszę zobaczyć, czy ktoś, no, dało to co wiemy, poznaliśmy tych ludzi, ale tych ludzi poznaliśmy staś. No, jaki ma sens ta komisja? No, słychać kota w tle, bo Kizia yy, szaleje. No. Z dziećmi też trzeba uwadać, że ono miało dobra. Mhm. Tak, ok. O, doszedł. Doszedł, doszedł. Doszedł. Doszedł panie Marku, potem przeczytam. Panie Piotrze, był pan na placówce w UK. Nie lepiej było świeć dawno ale nie, nie, proszę pana, nie, 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 nie. To nie o to chodzi. Byłem w określonej sytuacji. Proszę zobaczyć, jak oni by mnie potraktowali jako Polaka w tym momencie. I moje państwo, mimo wszystko. W tej chwili, prawda? taki jestem. Nie, nie trzeba wspominać już mam to po prostu. Mam, tak mam, mam, panie Markus, mam już to wszystko. Już, już przyszedł, także potem, yy, potem go zobaczę, a ja wiem, że przyszedł. E, na razie przez tę komisję, dzięki tym komisjom, nie, i nikt nie będzie siedział, proszę Państwa, no co się stało? Poza tym, że robi się propagandę według tego wszystkiego i to ma Pan poseł Chorała, czy tam ktoś tam może chce, mówić, co chce. Tak samo ta komisja dotycząca nieruchomości, proszę mi powiedzieć, co to dało? Poza tym, że Pan Jaki jest w Europarlamencie, no. Podobnie jak z Komisją No, to Notabene powiem jeszcze jedną rzecz. Już się na sam koniec. Narażając się generalnie, proszę Państwa, w ogóle, narażając się wszystkim, całej władzy. Gdyby tak naprawdę wszystkim i PiSowi, gdyby PiSowi chcie, chcieli... Zależało na wyjaśnieniu Smoleńska. Właśnie teraz powołaliby grupę specjalną, nie komisję parlamentarną, ale grupę specjalną, związaną ze służb, częściowo z prokuratorów, z różnych służb, tych z MSZ-u, po to, aby właśnie badać Smoleńsk. Ale proszę Państwa, nie powstało nic. Jest tylko komisja pana Macierewicza, która zapętliła się w technikaliach. No, to dla mnie jest teatr, po prostu. No da się dowiedzieć, no niech się wiedzą, no ale to, ja jestem sam. No. Napisze pan książkę, myśl pozytywistyczna, ścierwistyczna? No oczywiście, że tak. Tylko, że moje myśli nie są ścierwistyczne, one są pozytywistyczne. No. A co dała komisja od nieruchomości pani Wioletto wczoraj? Co dała? Czy śmierć pani Brzeskiej została wyjaśniona? Co dała? Nic nie dała po prostu. Kilgor swoją drogą pis zrobił taki, tak zrobił audyt, oczywiście, ale ja mogę Państwu powiedzieć, że w służbach wszystkich audytorów wywalono potem. No. No właśnie. Robert Maksym, a czy politycy? Nie, nie idą. Co więcej, jeżeli polityk po prostu albo znana osoba przejedzie. Nie, yy, politykom na ogół. Szczególnie jak prowadzą bez prawa jazdy z danym osobą, staruszki z prędkością, ogromną prędkością wpadają na ten. Gdybym ja na przykład przejechał kogoś na pasach samochodem bez prawa jazdy, już bym siedział. Gdybym ja na przykład prowadził, gdybym ja na przykład, proszę Państwa. Prowadził samochód i, usił, i potrącił rowerzysta, potem usiłował mu tam to, wszystko tego i tak dalej. Bym się tłumaczył, że mam raka, to też bym siedział, proszę Państwa. Sąd by mi nie darował. No, no więc o co Państwu chodzi? Przecież sami Państwo widzicie, to jest herenfal. Dziecko i urzędnicy. Panie Piotrze, niektórzy krytykują prezydenta Dudę, w tym pan Rudnik, za to, że ten machał do samolotu, czyli gdy przelatywano Białym Domem. No to machał, no to machał, no to ff, dlaczego miał nie machać? O, proszę państwa, już nie czepiajmy się, krytykować pana prezydenta Dudę jest za ale już nie za to po prostu. No. De facto jest powód, proszę obejrzeć, ja, jest powód, ja wiem jaki. Cholub dwa się kłania. No. Panie Piotrze, w takim razie jak można skutecznie wykorzystać winnie polityczną, tylko publicznie, niektóre nic nie wnosi przy pole dla społeczeństwa KMK? Nie wiem. Proszę już mnie nie pytać o to. Przy Przyurna. Głosujecie państwo. Prawda? Wybieracie. Ale proszę zobaczyć, jeszcze raz powtórzę, popieranie PiSu... To jest popieranie pana Kaczyńskiego. Tylko i wyłącznie. Bo ja nie sądzę, żeby ktoś z państwa, jak posłucha się niektórych polityków, pisów i posłów bywających wszędzie, że ktoś by chciał na nich głosować. Bo ja znam na kilku, które bym nie chciał już głosować. No. Właśnie. Na nich. Dziecko rozmali, nakręcili? Pentuer 1000? No, nie wiedziałem, że znowu. no. Ja widziałem dziecko Rosemary w formie takiego dwuczęściowego dramatu telewizy filmu telewizyjnego, więc może to, to jest to, ale to nie pamiętam, czy tam, kto tam był główną bohaterką. A teraz mogę zapytać, czy ludzie z takich szkół, przychodzących do służby WP, takich jak tam, że liceum, czy i mundurowe, mieli zakładane leczki, byli przez wywiad MX9007. Nie, jeśli to powstało, nie, raczej nie byli. Niestety problemem było zmuszenie w ogóle tak zwanego naboru do wejścia na uczelnię i do wejścia w różne rzeczy. Wywiad powinien to robić. Zresztą niestety w również w wywiadzie te sprawy ograniczono do spraw urzędniczych, a to jest sprawy operacyjne. Nie chcę o tym mówić na razie. Przynajmniej nie dzisiaj. Yy, tylko sytuacja, ja już zapomnieli. No właśnie, mówię, proszę Państwa. Tak samo o tej żonie kogoś tam, i tak dalej. Tak to wygląda, no. Łukaszem zgadza się. Symbolem komisji kamienicznej było przekierowanie egzekucji kar za niestawieństwo HGW do budżetu miasta Żenada. No, oczywiście, że Żenada. No. Żenada. Szkoda, że nie wyjechał pan do Irlandii na obiad, bym zaprosił. Ech. Piotr jest popieranie 500 plus miesiąc przed wyborami. Pan powie, po, opowie, że daje 800 i raczej ma wygrać, kiedy ten naród taki jest. Byla Mexykona. No niestety, ale to tak jest, jak są biedni ludzie. Proszę państwa, bo do kogo to jest skierowane? Ta polityka jest skierowana do ludzi biednych, ludzi, którzy się nie załapali do urzędów i do urzędników. Urzędnicy będą głosować, bo zmiana władzy ich pozbawi, bo jeżeli ktoś zacznie rządzić ten, kto na przykład powie, że z tych urzędników zmniejszyć ich o 70% i nic się nie stanie, no to oni bronią swego, ich rodzin, ale również tej całej biedoty. I biedoty nie mówię złośliwie, tylko mówię przez duże B. Ludzi biednych, bo do tego doprowadzono, że my tyle nie zarabiamy. Jako Polacy, właśnie. Ale Polański nakręcił dziecko rozmary w którym roku, w 68 czy 9. Właśnie. Kiedyś mogłem zostać na zachodzie, a dziwna miłość do Polski nie pozwoliła mi na to. Też bym mógł zostać, też mnie proponowano i nie zostałem, bo byłem patriotą. I za ten patrioty zapłaciłem. I teraz po tych wszystkich informacjach na temat Rosji, przyjęcia Rosji, temu co się dzieje w Polsce, bo proszę zauważyć jak nagle się zaczyna zwracać uwagę, jak zaczyna się nagle, proszę Państwa, w tej chwili, Mówić o Rosji. Nagle zaczyna być kultura rosyjska. Znowu jacyś pisarz, znowu jacyś piosenkarze, czy jakiś balet, i to wszystko. Ja już oglądam to telewizję i w kółko jest Rosja, 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 Rosja. Coś nas do czegoś przyzwyczaja w tym momencie. Niestety. Ja nie mówię, żeby po prostu się nie, żeby się nie żeby po prostu się obrażać na Rosję i mówić, że oni, że oni nie patrzeć na ich kulturę i tak dalej, i tak dalej. Nie o to chodzi, ale proszę Państwa, to jest paranoja. Ja teraz wiem, za co ja właściwie płacę. No. Za to, że pracowałem przeciwko Rosjanom. Nie widziałem filmu z przymierzeniem, muszę zobaczyć, Damian Kwieciński, nie wiem o co chodzi. Panie Piotrze, no na kogo głosować, jak PiS jest zły? Ja nie powiedziałem, że PiS jest zły, Panie Narodowym. Wbrew pozorom, i to jest taki kontrabóg w tym, co mówię, ze względu na ten układ dziwny z Amerykanami i kwestia stabilności władzy, jeszcze przez tro, jeszcze trochę. PiS powinien wygrać. Chodzi o stabilność, bo u nas w Polsce jest tak, że jak się zmieni partia rządząca, natychmiast wyczyści wszystko i wszystko zatrzyma, a my nie mamy czasu, właśnie ze względu na Rosję. Proszę zobaczyć, jak się dzieje. Co się dzieje. Nie, nie, ja nie obrażam nikogo. Kto mówi, że kupić moją, mnie i moją rodzinę? Nie, 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 przepraszam, bo tutaj pani nie, nie chodzi o to. Krzysztofka, a, to, to nie do mnie było. Nie, ja po prostu mówię i to jest normalnie. Milan Mechiko, tak, dotyka, te programy dotykają właściwie wszystkich. Dobrze, proszę państwa. Ja będę bo jutro wiesz, opala, wreszcie pan to zrozumie. Ja to zawsze zrozumiałem. Tylko proszę pana, ja myślę pragmatycznie i nie rządzę się i nie, jakby to panu powiedzieć, staram się nie myśleć w generaliach. No. Tak to jest przyczek dla Trumpa. Michał Cieślak. Czy udało? Nie nie udało się, on już nie wrócił. To ktoś specjalnie tutaj to robił i już. A, para agentów. No, ma, że niech zaglądają. No co mnie to obchodzi? Tu ludzie różni mieszkają. Nie wszyscy wiedzą, kim ja jestem. Mało nikt wie, kim ja jestem już. Nazywaj rzeczy po imieniu. A Co zapominacie każdy kraj. Tak, każdy kraj ma coś takiego, ale ten każdy kraj wypracowuje to inaczej. Nie może być tych obciążeń, proszę pana. Problem polega, że ogi, ja bym na przykład zamiast 500 plus wprowadził dziecko w system podatkowy, zmniejszył VAT na rzeczy dziecięce i zrobił różne inne ciekawsze rzeczy. Po prostu Co pan sądzi o studentach z Arabii Saudyjskiej, studiujących w szkole ORO? Czy taki wrażenie powinien mieć w ogóle miejsce? Nie chyba są Nie, nie, nie. Dlaczego, jeżeli to jest kontrolowalne? Proszę pana, a pan nawet nie wie, ilu studentów, na przykład pakistańskich, studiowało. Ja wrócę kiedyś do sprawy Atom, która jest w VPN. Artykuł ciekawa sprawa, obiektowa, gdzie się okazuje, że myśmy chyba pomogli pakistańczykom zrobić bombę atomową, ale to już inna rzecz. Właśnie. Dobrze, proszę państwa. To co? Puścić jeszcze jakiś język? Michał Cieślak, tylko ja się nie chcę ukrywać. Ja całe życie pracowałem dla Polski, bez względu na to, co różne ustawy mówią, i jest dla mnie osobistą tragedią. Poza oczywiście fizyczną niemożliwością, jednak w moim wieku i z moim backgroundem i doświadczeniem życiowym w sensie zawodowym nauczenia się w wieku 62 tego, co ludzie robią przez całe życie, no ale nieważne, o to chodzi, natomiast, yy, nieważne, natomiast proszę Państwa, puścić Państwo jakąś piosenkę? Jeszcze? Na koniec? No, tak, już muszę kończyć, jutro rano wstaję, proszę Państwa, już godzinę gadam, poza tym, co oszczędzam ten internet, bo już mi się niedługo kończy miesiąc i boję się, i boję się, proszę Państwa, że nie będę miał jak nadawać, bo to nie mam, bym miał mieszkanie na stałe i miał stały adres i w ogóle to prawdopodobnie bym mógł mieć tu internet bez limitu poprowadzony -po -po do doma, a niestety te powiefi są z limitem, także nie mogę inaczej, one są dobre, ale nie limit. Dobra, jakoś piosenka śpiewam. Dobra, dawno nie puszczałem, bo tak zacząłem od tego swojego wiersza, który koresponduje z Borlercą w garniturze. Uwaga, leci. Wsypaj Um. Przypominam słowa moje. Krzysiek Werkowicz śpiewa i gra. Reżyseria Solówy i samej koszetki Nasza Wspólna. Jestem z jedynej słusznej partii tej która właśnie trzyma żółb. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że to cud, gdy powiem gincie, to gniecie i uśmiech wam mnie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież. By stos gnijących ciał wciąż rusy Gdy powiem gincie, to giniecie I uśmiech wam nie schodzi z ust Bo po to mam kapłanów przecież By stos gnijących ciał wciąż rusy Bardzo szkoda, jak się zgodzi, to, to ja... To ja... Morderca w burze, zamieniam tamieniam wody, tanie wino. I patrzę, jak atrament lśni, gdy chcę wasze dni przeminą. Więc patrzcie, jak wam światy burzę. Piórem wzmoczonym w waszej krwi, to ja. Morderca w garniturze W piórem moczonym, W waszej krwi. Się... Pozwalam wrócić wam do jaski, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło w sztuczny raj. A wy wpatrzeni w płaski świat, zapominacie prostych słów. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię zło. A wy wpatrzeni w płaski świat, zapominacie prostych słów. Dając dobrą, błogosławią zł. Skończył się morderca. Dobrze. Proszę Państwa, dobrze. Ja następną KHT w przyszłym tygodniu, za dwa dni, prawdopodobnie w sobotę, zrobię na temat w ogóle infrastruktury wywiadowczej. Muszą Państwo zrozumieć, jak to mówię o różnych rzeczach, co to właściwie jest infrastruktura wywiadowcza. Warto, żebyście to Państwo zobaczyli. Oczywiście to będzie powiedziane nie z punktu widzenia wywiadu, ale z punktu widzenia kontrwywiadu. To, co odkryliśmy. Może podam kilkakrotnych, kilka przykładów, jak to się robi, kiedy się zaczyna i tak dalej. Właśnie. RK ja to pierwszy raz puszczam od dawna po prostu. Innej muzyki nie ma, mam, tylko to, nikt więcej nie chce robić właśnie. OK. Także OK, dziękuję Państwu. Yy, zaraz wyślę też maila do pana, który do mnie napisał maila. I proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo. Jak chcecie o tej infrastrukturze wywiadowczej, czy nie chcecie zrobić to? No, zrobić to, czy nie zrobić, proszę Państwa. No, no, jak myślicie? Bo mogę zrobić po prostu, Państwo. No właśnie. Muszę go coś napisać. Okej. Okay. To zrobimy taką i będzie fajnie. Okej. Okay? Dobra. Proszę Państwa, to trzymajcie się. Ja jutro do ja Jutro od rana do roboty, fajnej roboty, tak na dobrą sprawę z dachu będę znów patrzeć, z góry na wszystkich, to jest bardzo dobre. Tym bardziej, że jeszcze w Słuchawkach leci jest albo Kansas, albo ten jest after. Także też przyjemnie się tego za tym podglądam, uczę się, warto. No. Niech się, więc warto, niech się, niech się wkurzą. Także dobranoc Państwu, do poniedziałku, do następnego. Do, znaczy do soboty, o ile sobota nadejdzie, a na pewno nadejdzie. Na razie, trzymajcie się. W końcu by się się popierdzić. Pamiętajcie Państwo, dziedzictwa nam nikt nie zabierze. Zabiorą kraj, sprzedadzą, nazwą inaczej, zrobią cokolwiek, ale dziedzictwa, jeśli my sami niego nie oddamy i nie pozbawimy się, nikt tam nie zabierze naszego dziedzictwa narodowego i o to trzeba walczyć. Dobranoc Państwu.